Kura! Trafiłem! Kurde. Trafiłem na tą powtórkę. No. 3 na 3 samo Sun Tzu. Inną, nie tą co wcześniej. Zresztą jest zapowiedź. Nakręciłem sobie króciutką. Trafiłem jeszcze na Waterloo. I na trawiaste równiny. 1 na 1. No Art Max 5 125 z Quo Vadis Luki jakaś tam cyfra. Nie pamiętam. No tutaj widzimy. Ja, Charlie na czwarną mojej Army of Glory. To co wspominałem. Ta bitwa, o której wspominałem ostatnim razem. O! Oj, coś zlagowało. Co jest, nie reaguj. Nie wiem, może zaczął się komp skanować? Co to ma być? Poczekajcie, zaraz sobie z moim komputerem porozmawiam. Dobra, porozmawiałem sobie. Włączyłem wszystkie programy. I lagów nie powinno być. Pokazuje 30 klatek na sekundę, wcześniej było kilkanaście. A zanim włączyłem Frapsa było 70 chyba. Także lagów nie powinno być, a ja sam ustawiłem w Frapsie, żeby nagrywał 30 klatek, także więcej na pewno nie będzie. Jeszcze czasami skaczę na 31, 32. Rozstawiaj ta się szybciej, no. Aż nie. Żeby bardzo, jeśli jest pojedynek klanowy, to przynajmniej z naszej strony, a już na pewno z mojej, jest taka kultura, że zawsze się pytam, czy wszyscy są gotowi. Jeśli potwierdzą, dopiero wtedy klikam ready. Jeśli nie, to nie. Proszę bardzo. Ja. Znowu zlagował, kurde. Charlie. Dopiero co nakręciłem dwa filmy i zero lagów, a teraz nie wiadomo co im mu się przewidziało. Army of Glory. Czwarną. Dobra, jest przyspieszony porządnie. Także nawet jeśli będą lagi, to się nie będę czepiał. O tą bitwę poprosiłem tylko dlatego, żeby pokazać Edwardowi i Rapsowi, co by było, gdyby nie popełniali błędów. Naprawdę, no, Raps nie jest jakimś o wiele, wiele gorszym zawodnikiem. On jest naprawdę bardzo dobrym graczem. Tylko wtedy, nie wiem, miał chyba bardzo, bardzo niską formę i popełnił błąd za błędem. W ogóle nie stosował się do tego, czego go nauczyłem. Możecie być oryginalny. Nie wiem, po tej bitwie chciałem sobie ciekawą pogawędkę z Czwornołem. Coś tam gadał o czerwonej linii. Zobaczycie o co chodzi. O, gadał o czerwonej linii tam. O błędach, strategii, różnych takich. Chciał wbić na nasze forum, żeby się dowiedzieć o naszych strategiach, trikach i tak dalej, żeby błędów takich nie popełniać. Forum nasze naprawdę jest wiele, wiele, wiele nauk, które są dostępne dla każdego zarejestrowanego użytkownika dzień, noc. Także jeśli ktoś chce się mnie zapytać, proszę bardzo, po to jestem. O, właśnie. Już się domyślacie, o co chodziło z czerwoną linią? To oczywiście okrążyłby mnie tutaj, wielki pierścień mi założyć i w ogóle. Ja bym rozproszył, jedna by poszła tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj. Dobra, zmniejszę z czterokrotnego przyspieszenia na dwukrotne. Gwardia konna, straż przyboczna, gwardia konna, piękna kawaleria Charlie'ego. Gwardia piesza, piechota, gwardia piesza, piechota.
Tutaj lekkie. A tu strzelcy. Także zaraz będzie wzięcie na... O, co się dzieje, co się dzieje, proszę państwa. O, się dzieje. Się dzieje, patrz. O, ale się dzieje. Szarżo. Tutaj na lasierów. Tutaj pognać dalej. Wsiną dal. Szarżę na gwardzieszą, szarżę na dwóch muszkieterów. Dobra, dam normalny czas. O, ale poszło. O, tutaj co się dzieje? Szybko, szybko. Dobra, strzelają się tutaj, tak krężają. Bitwa 3 na 1 i to 3 ciężkie na 1 beznadziejną. O, tutaj czwartą wziął jedną nadprogramową jednostkę. Lekkiej. No chodź tutaj, chodź. No chodź. No, chodź. No to nie. Ale jest zgodny. Albo chcę mu siku, ale dopiero co był. O, tutaj moje kawalerie, lalala. Tutaj moja lekka, lalala. Dobra, to był nudny mecz. Tutaj stare gwardia, wszystko sru. Tutaj wszystko woltyżerowie, sru. O, generał. Coś jest. Podgłośnie sobie. Jest podgłośnione. To nie wiem, czy mi się słychać. Może gra jest wyciszona. Jakby... A nie, panie, atakuję naszego generała! No się tak głośno, bo nie wiem, czy usłyszałeś! No. Właśnie. Ale a co tu robi Charlie? Oho! No, to... A, trafiłem w locie, jestem hardcorem. Proszę bardzo. A ja cię na nie ucierpieli. I teraz szarża w pupę. Nie, biegnę tam. Nie wiem czemu, ale tam biegnę. Wtedy na pewno miałem jakiś zamysł. O, tutaj wycofuję się. Przegrupowanie. O, ja nie wiem, to o czym chodziło. O. To będzie jedna jednostka szwajcarskie, żeby ich... O, właśnie. I biegnął. Biegnął i to... O, tyle biegnął. O. No, biegnął. Biegną. Tylko wyglądają, jakby szli kurę tak wolno. O, teraz idą. No wiecie wy co? Dobra, i się kawaleria pobawi. O, ta wróciła tutaj, szarżuje na tych. Ta. No co? Dobra. Słuchaj, nie. Ale to są naprawdę głębokie przemyślenia. Ale jakbym miał wam przekazywać wszystkie moje myśli, to albo by to zajęło pół godziny, jak, albo nawet godzinę, albo musiałbym trajkotać jak taka jedna moja koleżanka. Trzeba się jej 5 razy dopytać i ona za każdym razem mówi trochę wolniej i w końcu da się ją zrozumieć. Ja tak nie umiem szybko mówić. Poza tym wy nie zrozumieliście. Czekajcie. Wy nie zrozumielibyście mnie. Ha! Możecie się czepiać. Każdy tak może mieć. Dobra. To już. No myślcie się końcówki. No super. Dwie Anglii i nie wiadomo, którzy to którzy. Ja myślę, że to... Tak idzie o... O, ale tam nie wiadomo czyje. No i świetnie, Katar dostałem. Było założyć szalik. No. Idę pomóc Charlie'emu, bo na pewno nie da rady. O, ci gonią. Zapomniałem o nich.
to jest w ogóle mistrzostwo świata. Końcówka bitwy, ja mam jeszcze dwie kawalerie. Choć tutaj tych cały czas gonili na walkę wręcz. Tak dla jaj. A teraz chyba strzelą. Już najwyższy czas. By jeden strzelił odważnie i spudłował. Szorża w pupę. Puf. Nie, no dobra, bardzo zmęczeni, mogę im wybaczyć niemrawą szarżę. Niemrawą szarżę. Ale ja się przynajmniej poprawiam, a nie. Zostawiam tak. Niepoprawione. Potem się ludzie mnie czepiają. Ja popełnię jakiś błąd ortograficzny, chociaż tutaj tego nie ma. Ale jeśli na czacie nie błąd ortograficzny, jeśli się kapnę, że go popełniłem, natychmiast się poprawiam. Kiedyś miałem ortografię na bardzo wysokim poziomie, a teraz jakoś tak już nie. Przestałem czytać książki. Nie moja wina, że za książkami nie przypadam. Jedyne co czytam to Sztuka Wojny Sun Tzu i Harry Potter. A to jeszcze przeczytałem. O, straszne historie, bardzo fajne. Division 303. I chyba tyle. No nie, no już koniec. Popatrz, jest minimapa. Zapomniałem, że to mogłem się sugerować, kiedy mówiłem, że nie wiadomo, gdzie jest granica. No, tam teraz, tam staty. Ta, wiem, chamstwo. Nie pozabijałem sobie. Nie moja wina, za szybko uciekali. Nie zdążyli się nachapać. Wiem, jakieś małe armii każdy wziął. Średnio po 1500, mniej więcej, nawet mniej. Dobra. Pa, pa. Nie. Jakiś kawę wam powiem na koniec. Najpierw sobie jakiś przypomnę. O. Idzie gość do teatru. Zajmuje wyznaczone miejsce. Zaraz ma się zaraz zacząć. Nagle czuje okropny smród. Puka gościa przy sobą. Puk, puk. Przepraszam. Czy pan się zesrał? Tak. A o co chodzi? Dobre. Wiem, że dobre. Ta. To miała być powtórka, kiedy znowu gramy z GT. Ale z powodu, że zawsze zapisuję szybko powtórki, bo jeśli ktoś wyjdzie, to wtedy czasem nie zdąży się zapisać tej powtórki. Więc nazwy są A, W i takie coś, nie? Ciężko trafić, ale trafiłem na fajną bitwę. No. Więc zrobimy zwiastun. Dom, 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 dom. Bart. John Seaver. Dom, 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 dom. Charlie. Charielet. Charlie. Raps. Dom, 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 dom. Hetman. I mistrz. Dobra, idę szukać tamtej powtórki.